Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W mijającym miesiącu odbyła się afrykańska misja na Ukrainę i do Rosji, misja pokojowa, której celem było nie tylko przedstawienie propozycji pokojowej siedmiu państw, dziesięciopunktowej propozycji pokojowej, ale także zażegnanie skutków kryzysu żywnościowego na Czarnym Lądzie, który no, jest oczywiście także związany z wojną na Ukrainie. W tej misji uczestniczyli przedstawiciele siedmiu państw afrykańskich. Były to Republika Południowej Afryki, Zambia, Uganda, Senegal, Komory, Republika Kongo-Brazzaville i Egipt. Też warto oczywiście wspomnieć, że wśród tych delegacji było aż czterech prezydentów, prezydenci Republiki Południowej Afryki, Zambii, Senegalu i Komorów. Najpierw 16 czerwca 2023 roku misja z Afryki przybyła do Kijowa, a już następnego dnia, 17 czerwca, do Sankt Petersburga. Warto także wspomnieć o pewnym incydencie, który no, na pewno nie pomógł wizerunkowi Polski, a mianowicie uziemienie samolotu z Republiki Południowej Afryki, co odbiło się szerokim echem, nie tylko w mediach afrykańskich. O tym incydencie jeszcze wspomnę, ale na początek, czego sama inicjatywa w szczegółach dotyczyła i co ewentualnie ustalono. Wojna na Ukrainie ograniczyła na Czarnym Lądzie dostęp do pszenicy, do innych produktów żywnościowych, a także do nawozów pochodzących czy to z Rosji, czy z Ukrainy. Dlatego w ubiegłym roku, konkretnie w czerwcu 2022, przywódcy Unii Afrykańskiej odbyli wizytę w Federacji Rosyjskiej, gdzie spotkali się z prezydentem Władimirem Putinem, co z kolei utorowało drogę do porozumienia w sprawie korytarza czarnomorskiego. 22 lipca ubiegłego roku Rosja, Ukraina i Turcja zawarły porozumienie na rzecz odblokowania eksportu zboża z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym. No i też oczywiście warto tutaj zaznaczyć, że bazując na tym doświadczeniu, te kontakty ze stroną rosyjską, a także stroną ukraińską zaczęła rozwijać Fundacja Brazzaville od nazwy stolicy Republiki Konga. Na czele tej fundacji stoi Jean-Yves Olivier, bardzo znany francuski przedsiębiorca, który robił interesy w Afryce, jest zaprzyjaźniony z licznymi przywódcami, także prezydentami afrykańskimi, ale też warto zaznaczyć, że jest to doświadczony mediator, człowiek, który wielokrotnie mediował w różnych konfliktach zbrojnych na Czarnym Lądzie, między innymi w DRK, w Demokratycznej Republice Konga, w Angolii czy w Namibii. Co ciekawe, był także w przeszłości doradcą prezydenta Jacques'a Chiraca. Jest to człowiek, który w ubiegłym roku wystąpił z taką właśnie inicjatywą, takiej pewnej mediacji, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Zresztą brał udział w takim spotkaniu przygotowawczym z władzami rosyjskimi w Moskwie. No a jeżeli chodzi o bieżący rok, to warto chociażby podkreślić, że w lutym Jean-Yves Olivier także prowadził rozmowy w Kijowie. Natomiast obecna misja, ta misja czerwcowa z bieżącego roku, została oficjalnie ogłoszona 16 maja przez prezydenta Republiki Południowej Afryki Cyryla Ramaphosę. To człowiek, który już polityk, który sygnalizował swoją gotowość do mediacji w marcu 2022, natomiast teraz oficjalnie, można powiedzieć, wystąpił z taką inicjatywą i stanął na czele, można powiedzieć, tej misji. To właśnie prezydent RPA przedstawił najpierw 16 czerwca w Kijowie, a następnie 17 czerwca w Sankt Petersburgu ten 10-punktowy plan
pokojowy. Ogólnie do tego planu obie strony, zarówno strona ukraińska, jak i rosyjska, podeszły w sposób zdystansowany, natomiast widać było, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski no, w ogóle jakby odrzucił pierwszy punkt, czy pierwsze dwa punkty tego planu. W mediach rosyjskich pojawiły się nieco cieplejsze komentarze, niektóre nawet mówiły o tym, że ten plan jest trochę nawet lepszy niż 12-punktowy plan chiński, ten przedstawiony przez Xi Jinpinga, przez dyplomację chińską 24 lutego bieżącego roku. Warto prześledzić te główne punkty, które Cyril Ramaphosa przedstawił i na Ukrainie, i w Rosji. Przede wszystkim ten plan zakłada, że wojna rosyjsko-ukraińska musi zostać zakończona jak najszybciej i pokój powinien zostać osiągnięty środkami dyplomatycznymi. No, to wywołało od razu reakcję, można powiedzieć, prezydenta Ukrainy, który ogłosił, że rozmowy z Moskwą będą możliwe dopiero po całkowitym wycofaniu wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy, no co właściwie wyklucza zastosowanie praktyczne tego planu. Możemy w planie siedmiu państw afrykańskich przeczytać także, że chodzi o deeskalację działań wojennych, o poszanowanie suwerenności państw zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych. Chodzi także o zagwarantowanie eksportu zboża i nawozów, co jest oczywiście zrozumiałe z punktu widzenia państw Czarnego Lądu. Chodzi o pomoc humanitarną dla ofiar wojny, wymianę jeńców, także odbudowę powojenną i, co też nie dziwi, lepszą i głębszą interakcję, relacje z krajami afrykańskimi. To z grubsza rzecz biorąc cały ten plan. Z tego planu afrykańskiego, podobnie zresztą jak z planu chińskiego, jasno przebija taka chęć jak najszybszej deeskalacji wojny na Ukrainie, jak do tego, aby jak najszybciej usiąść do stołu rozmów, no co obecnie jest mało realne z uwagi na twardą postawę strony ukraińskiej, która najpierw żąda wycofania wojsk rosyjskich i to wycofania sprzed lutego 2014 roku, czyli także opuszczenia Półwyspu Krymskiego, no co z punktu widzenia polityki realnej jest po prostu mało prawdopodobne. Jeśli chodzi o przyjęcie delegatów z Afryki w Kijowie, no to generalnie ta atmosfera była dosyć napięta. Kijów no, usztywnia swoje stanowisko w zakresie kwestii szybkiego podjęcia rozmów rozejmowych czy przyszłych rozmów pokojowych. Natomiast w Sankt Petersburgu delegacja z Czarnego Lądu została przyjęta dość serdecznie. Wiemy doskonale, że prezydent Władimir Putin przygotowuje się do drugiego już szczytu Rosja-Afryka. Ten szczyt jest zaplanowany na lipiec bieżącego roku, no a także oczywiście nie można pominąć szczytu grupy BRICS, który jest planowany na sierpień bieżącego roku. To właśnie Republika Południowej Afryki ma być gospodarzem kolejnego szczytu grupy BRICS. No i w tym kontekście źle w takich relacjach dyplomatycznych wybrzmiał incydent na warszawskim Okęciu. W Polsce, w Warszawie została zatrzymana południowoafrykańska ochrona, dziennikarze, strona południowoafrykańska zaczęła mówić także w mediach, przekazywać w mediach nie tylko afrykańskich, ale także części europejskich, na przykład francuskich, że strona polska dokonuje sabotażu misji pokojowej. Tutaj media w Afryce spekulowały o takiej niechęci Polski, czy też innych państw, które pomagają Ukrainie, wspierają ją finansowo, militarnie, aby delegacje z Afryki zobaczyły no, te sytuacje na miejscu, na Ukrainie w tym zakresie. Tutaj polski MSZ wydał takie oświadczenie, mówiąc, że na pokładzie samolotu prezydenta Cyryla Ramaphosy znajdowały się materiały niebezpieczne, broń, na którą wóz przedstawiciele RPA nie mieli pozwolenia. Ponadto na pokładzie samolotu miały znajdować się osoby, które wcześniej nie zostały zgłoszone stronie polskiej. W każdym razie no, wyszło to w sensie takim PR-owym, w sensie dyplomatycznym
źle. Polska tutaj też została przedstawiona jako kraj, który nie chce szybkiego zakończenia tej wojny. No i też oczywiście kontrastuje ta delegacja 7 państw afrykańskich ze stanowiskiem rządu w Warszawie, który, jak doskonale wiemy, swoją postawę wobec wojny na Ukrainie bardzo mocno uzależnia od postawy innych państw NATO, zwłaszcza z bliskich partnerów Stanów Zjednoczonych, a także oczywiście partnerów Stanów Zjednoczonych w Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że strona polska nie sytuuje się jako taki mediator, który chciałby jak najszybszego zapanowania pokoju w tej części Europy, ale właśnie jako kraj, który przede wszystkim żąda, no chociażby ustami prezydenta Andrzeja Dudy, strategicznej porażki Rosji w tym konflikcie. No i to niewątpliwie bardzo mocno kontrastuje ze stanowiskiem czy Chin, czy delegacji 7 państw afrykańskich. W mojej opinii, w takiej sytuacji geopolitycznej, jaka panuje w naszym regionie, państwo polskie powinno przede wszystkim występować z pozycji mediatora, kraju zainteresowanego w pokoju. No, zgodnie z doktryną wakaryzmu, Polska powinna zabiegać o to, aby przede wszystkim być potęgą gospodarczą, aby swobodnie odbywał się handel na osi wschód-zachód, północ-południe, aby Polska na tym po prostu korzystała. Do tego jest niezbędny pokój. Natomiast widzimy, że takie kraje jak Republika Południowej Afryki potrafią korzystać z sytuacji, lewarować swoją pozycję, podnosić swoją pozycję w stosunkach międzynarodowych, właśnie występując jako mediator. Natomiast no, to, co widzimy, jeśli chodzi o dyplomację realizowaną, czy to przez ośrodek prezydencki, czy tę dyplomację realizowaną przy Alei Szucha w Warszawie, widzimy, że jest to zupełnie inna doktryna, zupełnie inna koncepcja polityki zagranicznej. Dziękuję Państwu za uwagę.